Dariusz, a imię Dariusz miał taki wielki król perski. To był poganin, ale on pewnego razu powiedział takie słowa. Wydaje dekret w całym państwie mego królestwa, aby wszyscy drżeli i bali się Boga Daniela, bo on jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo będzie zniszczone, jego władza będzie trwać do końca. On wyrywa i wybawia i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On wyrwał Daniela z mocy lwów. A na nazwisko mam Dalida. To była taka też piosenkarka, proszę Państwa. I ona, wie Pani, bardzo pięknie śpiewała. Bardzo, niektórzy może znają parole i tak dalej, ale zginęła, bo popełniła samobójstwo, bo miała depresję, bo nie poznała tego, który ją ukochał, który oddał za nią życie. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Kiedy byłem małym dzieckiem, zachorowałem bardzo mocno w pewnej nocy i lekarze nie dawali mi szansy przeżyć. Tej nocy jednak przeżyłem i żyłem dalej, ale zadawałem zawsze Bogu pytanie jedno. Czy po co ja żyję i dla kogo ja żyję? Szukałem Boga przez całe moje dzieciństwo. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, to tam szukałem Boga. Ale był kiedyś taki czas, kiedy w wieku około 18 lat klęknąłem na łóżku i powiedziałem: Panie, ja chcę poznać, co rzeczywiście ja mam robić w moim życiu. Dokąd mam zmierzać? Gdzie Ty jesteś? Jak mam żyć? I kiedy miałem 20 lat, przyszedł do mnie kolega z szkoły i powiedział: Darek, Jezus to jest coś więcej niż cieśla. To jest Zbawiciel. On odkupił mnie. On umarł za mnie. Ja poszedłem za nim. Oddałem życie. Ty znasz mnie z klasy. I ja nie mówię tych słów tutaj po to do Państwa, żeby zawracać gitarę, ale mówię to po to, żeby ratować tych, którzy dzisiaj idą na śmierć. Może idziesz na śmierć, może nie dożyjesz jutrzejszego dnia, ale dzisiaj w Jezusie Chrystusie jest ratunek. Był taki człowiek w Australii w trakcie II wojny światowej, gdzie wielu marynarzy przypływało i odpływało. I on im zadawał pytania tylko jedno. Co będzie, jeżeli jutro umrzesz? Gdzie pójdziesz? Gdzie pójdziesz? Pójdziesz do nieba, czy to na tą drugą stronę? Ale powiedział: nie musisz odpowiadać, ale głęboko to przeżyj, bo to jest najważniejsze pytanie. I wiecie co? Ten człowiek miał, dlatego że zadawał tylko te dwa pytania, to wielu ludzi się nawracało. Wielu ludzi znajdowało Chrystusa. Niektórzy się z Niego śmiali, szydzili, mówili: co On robi? Ale później się okazało, że jak jesteśmy posłuszni Jezusowi Chrystusowi, to jest też efekt. I był wielki efekt. I ja powiem tyle, że moim Panem jest Jezus Chrystus. Ja kiedyś Go uznałem za swego Zbawcę, swego Odkupiciela, tego, który otwarł mi drzwi do Królestwa Bożego, otwarł gate, gdzie jest pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Ja Mu strasznie dziękuję za to. Dał mi też Bożą rodzinę. I nie jestem sam, nie jestem... Bóg nigdy mnie nie opuści, nigdy mnie nie porzuci. Choćby najbliżsi mnie porzucili, On zawsze będzie ze mną. I jeszcze jedno. Zrozumiałem, że jestem świątynią Ducha Świętego. Że Bóg zrobił coś takiego, że jestem całkowicie z Nim zjednoczony. Tak jak mówił apostoł Paweł. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. A to, że żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który umarł za mnie i zmartwychwstał. I życzę Państwu z całego serca, aby każdy z Was dzisiaj podjął tę decyzję, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie wiem, czy jutro, ale dzisiaj jest dzień zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa i oddaj Mu swoje życie, a będziesz zbawiony i spędzisz całą wieczność z Twórcą, który Cię ukochał, który Cię umiłował i wydał za Ciebie wszystko. Życzę wszystkiego dobrego.